Dobra, słuchajcie, szybko wam przerwę, mam dla was bardzo ważną informację, a mianowicie mój dobry kolega Pacio ma dzisiaj, miał o 18 godzinie drop swoich koszuleczek i tak dalej. Jedna z tych koszuleczek już do mnie idzie, w przyszłym tygodniu ją dostanę i wam ją pokażę, ale tymczasem chciałem was tam bardzo serdecznie zaprosić. Tu macie taką animację, która wam się wyświetla dotyczącą właśnie tego dropu i tego, co jak to wygląda. Link do tego dropu macie również w opisie, możecie wejść, zobaczyć, wejdźcie, każdy niech wejdzie, zobaczy po prostu co tam jest. Może jakaś koszulka, jakaś bluza wam się spodoba, myślę, że tam są całkiem ciekawe rzeczy, do mnie też jedna z nich jedzie. Jeżeli kupicie ją, no to możecie, prawda, zrobić sobie w niej zdjęcie, oznaczyć Pacia, oznaczyć mnie i udostępnię to u siebie na story. Więc zachęcam, można kupić u niego fajną koszuleczkę. Link jest w opisie. Życzę miłego oglądania. Nie wiem totalnie, co ta skrzynka robi w tym miejscu. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, pojawiła się jakaś... O kurde, co tu się wydarzyło? Co tu na mnie wjechało? Nie, weź, wywalaj stąd, koleżko sympatyczny. Dobra, jakiś szkielet mi tutaj wjechał na pająku, ale dobra, nieważne, jest w ogóle środek nocy, wszystko mnie tutaj torturuje. Jak widzicie, prywatna wiadomość, nie wiem totalnie o co chodzi, nie mam pojęcia zielonego o co chodzi tak naprawdę, ale jest jakaś prywatna wiadomość i powinienem to chyba otworzyć i odczytać, ale zanim cokolwiek zrobię, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ostatnie odcinki wam się podobają, fajne są wyświetlenia, widzę, że wam się te odcinki podobają, lajki w górę też lecą, poszanie, w górę, więc dzisiaj zrobimy kolejny próg do złamania, dajmy, niech będzie 7000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał Spaliona Was, prawda, z tych dziwnych sytuacji, które się tu dzieją, których totalnie nie umiem wytłumaczyć, ale zanim w ogóle przeczytam do prywatnej wiadomości, wiem, że jest prywatna, wiem, że tak powinno być, ale ja zajdę po Dave'a. Ja zajdę po Dave'a z tego powodu, że czuję się niepewnie. Nie chcę tego czytać sam, bo boję się czytać takie rzeczy w sytuacji, w której teraz pojawia się tyle rzeczy. Jest jakiś wielki B, jest jakiś dziwny stwór w ogóle, którego spotkaliśmy na ostatnim odcinku, tam w samą jego głowę. O, Dave'ik tam już jest. No i nie wiem totalnie o co chodzi. Dave'ik, uważaj, bo tu zombiak do ciebie leci. Wow. No kurde. Wow, no siemano, siemano. Słuchaj, stary, siema. Bo dostałem... O, creeper! O, bierz go. Atakuj. Dobra, pokonany. Dobra, mamy to. Dobra, udało się. Co tam? Dobra, stary, dostałem prywatną wiadomość jakąś. Wiem, że prywatna, to brzmi tak, jakbym nie powinien ci tego pokazywać, ale no wiesz, ufam ci, nie? Więc... No. Chodź, muszę ci ją pokazać. Ale... Masz w ogóle jakieś żarcie? Jakieś żarcie? No u siebie, daj, u domu mam. Co chcesz? No, ziemniaki może, no. To są mi tak moje ziemniaki, nie? Trzymaj. Nie, to są z mojej prywatnej uprawy, zauważ. Tak. Zobacz, ale jakie plony. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Dave Spalione mają pompowane fest ziemniaki, więc... Nie, to twoje są bombowane, twoje są złe, twoje są najgorsze i w ogóle czemu my znowu zaczynamy od ziemniaków na Palionowie? Nie wiem, to ty zacząłeś, a nie, w sumie ja zacząłem. Łejku, creeper znowu koło twojej chaty! Co ale jest tak dużo? Zielonego ogurasa, to nie Sylwester, żeby nam wybuchać, kurde, to nie fajne fajerwerki, pierwo. Dobra, ostatni cios? Dobra, udało się. Dobra, chodź. Dawaj do tego. Tak, gdzie masz do mnie. U mnie jest w domku. Dobra. Na dachu, tam gdzie ostatnio była twoja wiadomość swoją drogą, więc w sumie wszystko zostało. O, ziemniaki. Wiesz. Kurczę, Dave'ik, no nie, no i kradniesz mi moje ziemniaki, mówiłem, że tamte są moje. Bo ty to już zrobiłeś nie pierwszy raz. Ej, wypraszam sobie takich słów. Ty od jakiegoś czasu zbierasz regularnie moje pole, więc... Może coś to jest. O, no, prywatna wiadomość. Patrz, prywatna wiadomość, właśnie nie wiem o co chodzi. O, książka jest. Co tam jest? Ja nie chcę na to patrzeć. Co jest tam takiego? Ja nie bawię się w związki. To koniec, musimy od siebie odpocząć, nie potrafimy się dogadać, ewidentnie się już nie kochamy, a to oznacza, że nie ma sensu dłużej tego ciągnąć. To ciągnąć. Żegnaj. Stary, o co chodzi? Oj. Czy tu chodzi o to, że co, Emilia ze mną zrywała, czy co? Coś tutaj mi się wydaje. Zobacz se. Nie no, stary, tak nie może być. Co to ma być? Kurde, uważaj, ja tak masz powietrzny. Kurde, to schowaj się do środka, chodź tutaj, tu nas jest. O kurde, co oni tu robią? Co oni tu robią? Nie! Jest! Bij to. Ile jeszcze? Tu dwa. Bije. Pomoc. Jasny gwint, co tu się wydarzyło? Skąd one się wzięły? Chodź do środka. No. Muszę zrobić jakieś podziemia, żeby tam nas nie atakowały. No i co o tym sądzisz? O kurde, stary. Wydaje mi się, że dostałeś kosza. Mówisz? No, tak to wygląda, ale nie wiem dlaczego, przecież kurde było wszystko okej, dostała serduszko. Nie wiem, nie rozumiem tego, stary, coś się ostatnio dziwnego tutaj dzieje. Ja nie wiem o co chodzi, stary, może... Nie wiem, nie. Czego? Ona jest u siebie na chacie, ja bym jakoś tam wszedł, tylko ona tam jest ciągle. Dobra, chodźmy, będziemy śledzić, zobaczymy co ona robi w ogóle, bo... O kurczę, czekaj. Goni cię znowu, to weź to zabij. Kurde. Ała. Kurde, ała. No nie, no tak nie może. Stary, to nas ciągle torturuje. Do łóżka, chodź, idziemy do łóżka. Dobra.
Dobra, a masz dwa, nie? Masz dwa łóżka? Tak, mam. Dobra, spokojnie. To dawaj, lecimy. Ty, ale ona jest na serwerze, ona też myśli, że śpi? Ale nie, Czimek, ona na pewno śpi. No czekaj, dobra. Potwory. No nie mogę zasnąć, bo potwory. Ale ty leżysz. Ja leżę. Jak to się stało? Weź łóżko i postaw gdzieś. Postaw gdzieś blisko mnie. No jak to się stało? Dawaj koło mnie toast. No nie mogę! Potwory są dalej. Czekaj. Gdzieś musisz... Ja! Wiesz, ja już nie wstępę, ja się nie położę drugi raz. O, dobra, udało się. Dobra, leżę. Dobra, udało się, perfekcyjnie. Czekaj, rozwalam to wyro. Dam tak, jeszcze raz. Okay. O kurde, nie trafiłem. Czekaj, jeszcze raz. Dobra, już, no. Dobra, mamy spokój przynajmniej. Chodź, czekaj, ona jest ten dalej? Czekaj. Ta, jest u siebie na chacie, no. Ale spoko, patrzcie się na obraz. Dobra, to dawaj szybko. Damy radę. Czekaj, ale po co my tu wchodzimy w ogóle, ty? Nie wiem, tak zobaczcie, co to mówi. Czekaj, ona nic, tu są jakieś skrzynki. Puste są. Ty, tu jest jakieś skrzynka tajne. Kurde. Ty, odwróciła się! Weź, kurde! Szybko, czekaj, biorę tą książkę z tego tajne, spieprzamy, stary! O nie, stary, nie. O, gdzie ty jesteś? Na pewno to dobra, widziałem. Dobra, dawaj, szybko dawaj, tu gdzieś do jakiejś chaty. Dawaj. Do której wlazłeś? Dobra, tu jest. Okej. Okay? Dobra, do tej z piecem. Nie ma pieca! Tak, nie, dobra, jest książka z piórem, stary. Czekaj. Czekaj, Milki, jakaś rozmowa Milki z kimś. Milki, zerwałam z nim. Pytajnik, dobrze, czekaj na następne wskazówki. O co chodzi? Dlaczego to było u niej na chacie? Dlaczego ona w ogóle nie protestowała w momencie, kiedy ja to zabierałem? O co chodzi? Masz to. Nie wiem, chciała to widzieć, czekaj, pokaż. Widzisz to? Nie, stary, to jest podejrzane jakieś, musimy coś zrobić. Czekaj, ja bym to odłożył tam do niej, co? Bo ona, odważ, ona jest gdzieś pod ziemią. Szybko, odkładam to tam. Żeby ona tego, żeby myślała, że nic się nie stało. Dobra, odkładam. Dobra, jakby co nas tu nie było? Szybko, uciekamy, dobra. Stary, ja proponuję, żebyśmy poszli, wiesz gdzie? W tamto miejsce, w którym ostatnim razem byliśmy, gdzie był ten pokój tam. Wiesz gdzie szliśmy, w tamtą stronę. Właśnie tam, gdzie teraz biegniesz. Zobaczymy, czy tam się coś może stało, coś dziwnego. No bo chyba o to chodzi, no bo kurczę. To ten ktoś jej musi rozkazywać, ewidentnie. Nie, ale mi się wydaje, że to jest niemożliwe, żeby ona z tą zerwała tak bez powodu. No to jest niemożliwe. Nie wiem, o co chodzi. Minecraftowe ludziki się kochają zawsze, no nie może tak być, że zrywa się bez powodu. Czekaj, co to jest? Nie wiem. Czekaj, na razie zanim cokolwiek zrobimy, to chodźmy w tamto miejsce, w którym byliśmy. Chwalić to, bo ja tutaj jest coraz... Nie wiem, ale tego tam nie było chyba, nie? No nie wiem właśnie, czekaj, no studnia czekaj, jakaś, czekaj, nie... czekaj. Gdzie jest to miejsce, w którym wtedy byliśmy? My byliśmy tutaj, czekaj, to jest tutaj gdzieś blisko. Chwila. Nie, no już minęliśmy to chyba. Gdzie to jest? Ej, ale nie ma tego, stary, znikło to. Nie ma. Ale czemu tego nie ma? A to gdzieś to było. Czekaj, musi to być. Czekaj, spokojnie. Porozmawiajmy spokojnie. Stary, serio, znikło to. W którym to było miejscu? To tu gdzieś to było, kurczę. Nie, faktycznie. No nie ma tu nic, stary, pod ziemią. Nie ma tego, znaczy tamto coś i... Dobra, to chodź do tamtego. Nie ma tego, a chyba, że to zmienia miejsca, bo to było to samo, tylko teraz w innym miejscu. Ale jakie dziwne, stary, przecież tutaj było normalnie wczoraj. No, normalnie, ale to nagle znikło. Dobra, dawaj, lecimy zobaczyć, czy to jest to właśnie. Dobra, dawaj. Nie wiem, ale to wygląda tak strasznie. Jest spad na dół. Flemik! Przeżyłeś? Ej, możesz wejść. Dobra. Jasny gwin, co to jest za miejsce, Dawik? Ale się tu wszystko. Jak tu się dymi w ogóle? Ja wychodzę. O, dobra. Kurczę. Dobra. Z flakiem by się może udało, wiesz, ale... Bez flaku to już ciężko. Ty, w ogóle to jak my stąd wyjdziemy teraz? Nie mamy w ogóle nic, żadnej drabiny. Ja nie mogę. Ej, co to? To są dynie, stary, normalne, świecące. Można to założyć na łeb? Nie, chyba świecącej nie możesz, mi się wydaje, wiesz? Kurde, jaki bezsens. No. Chodź, tu dalej jest coś. Stary, tu jest jakieś pomieszczenie, nie wiem o co chodzi totalnie. Co to jest, kurde? To jest, stary, dwie zbroje jakieś. Plan A, plan B, no. Jezu, o co chodzi, czekaj, w skrzynkach. Ej, tu jest złoty miecz. No. A tu jest totem śmiertelności, stary, patrz to tu. To, a tu są lepsze rzeczy, chłopie, co? Tu są lepsze rzeczy. Co? Ile rzeczy? To lepsze. Czyli plan... Stary, wiem o co chodzi. Mam takie podejrzenie, że jest plan A, jeżeli plan A nie wypali, który jest słabszy, wlatuje plan B, który jest o wiele mocniejszy. Co oznacza, że jeżeli mamy się czegoś spodziewać,
to ten pierwszy atak wcale nie będzie najgorszym atakiem, który nas czeka. Tylko stary, dopiero ten następny będzie gorszy. Nawet tak nie mów to stownikowo, Bulsonie. No ale ewidentnie coś się dzieje nie tak, stary, ale co, dlaczego... Co nas tu doprowadziło, stary? Nie wiem, o co chodzi totalnie. Co ty... Nie no, odłóż to, stary, może lepiej boję się to brać stąd. Odłóż. Dlaczego? To no bo... Dobra. Bo to nie do nas, tu są jakieś drzwi dalej w ogóle jeszcze. Ale śniące wyposażenie. No nie, no weź, odłóż to, stary, bo może ci się coś stać jeszcze. Nie wiem, czy dobra, to jest dobry plan. Czekaj, diamentowy miecz i tu jak... Dobra, no to tu nic chyba więcej nie ma, co tu jest? Stary! Czekaj, o co tu chodzi? Macie dwa wybory, tylko jeden was nie zabije. Wybierajcie mądrze, to może być wasz koniec. O kurcze. Dobra, ja nie wybieram. Stary, nie wchodź tam na razie. No, nie mam killów. Nie, tu są zamknięte. No ja mam killów, ale no dobra, nawet jak to rozwalimy, to i tak się nie przedostaniemy dalej. Patrz. Kurde, jaki syf. Tu i tak nie wyjdziemy tędy. Wiecie, to jest za nisko. Kurde, jego falona. I co teraz? Czyli musimy, musimy dokonać wyboru, stary. Nie, ale ja nie chcę wybierać, stary. Dobra, plan A czy plan B? Dobra, ja biorę to, ten. Ale nawet nie wiem, czy tu właśnie chodzi... Znaczy, to chyba nie chodzi o to. To jest po prostu coś innego. No ale, kurczę, pokazał nam plan A i pokazał nam plan B. Po co? No. Po co nam to pokazał? I teraz daje nam wybór 1 czy 2, bo tu nie ma już A i B. Jest 1 i 2, widzisz? Ja, stary, plan B to jest wielki B. B, dlatego to jest potężniejsze, widzisz? O kurde, nie, stary, to już wszystko idzie za daleko. I tu patrzę, tych bloków w ogóle wielkiego B jest. No, mi się wydaje, że po prostu plan B, bo B, bo B, jest potężniejsze po prostu. Nie wiem, stary, który wybrać. Nie wiem. Może zagrajmy w jakiś, w Kill of Miecz Ziemniak. Kill of Miecz Ziemniak? Nie mam Kill of'a, stary. O kurczę, to nie zagramy. Mam papier, nie, czekaj. To będzie papier. Dobra. Kamień. Papier, kamień, nożyce. No i nożyce niech będzie miecz. Tak. Czyli, a to daj mi kamień, bo nie mam kamienia. Dobra, i teraz tak. Jeżeli, ustalmy jedną bardzo ważną rzecz. To co tak. Wybierzemy, wchodzimy oboje do tego. Albo jest rasz koniec wspólny, albo razem przeżyjemy, dobra? Dobra, bo ja nie chcę bez ciebie, David, żyć, nie mogę tak po prostu. Jasne, więc mamy tak, to jest papier, to jest kamień, to są nożyce. Tak. I teraz tak, dajesz łapę w ten, na 3-4 pokazujemy i tak. Ja jestem jedynką, ty jesteś dwójką, dobra? Ten kto wygra, w tamto wchodzimy po prostu. Więc okay. Uwaga. 3, 4. Kurczę, nie to. Jeszcze raz, bo żebym sobie kliknął, nie, czekaj, to są numery 4, 5, 6. Dobra, dobra, teraz, no. 3, mów, licz. No dobra, liczę. 3, 4, teraz. O kurczę. Jeszcze raz, no. 3, 4, teraz. Okay. Kurde. Czyli co? Czyli nożyce wygrały z papierem. Czyli ja wygrałem, czyli jedynka. Nie, stary, boję się, strasznie, boję się, że to jest zły wybór. Jak kiedyś się jeszcze spotkamy, to dasz mi tą surową wołowinę. Mam nadzieję, że będzie się ona zielnie służyć. Czekaj, to co, wchodzimy razem? Czy co? Stań z drugiej strony, z drugiej strony. Nie, razem, równocześnie, stary. Z jednej strony i będziemy odliczać i razem tak wejdziemy w to, dobra? Dobra. Ale to czekaj, to w takim razie, skoro ty mi dałeś wołowinę, to masz to. I... Nie no, Dajwik! To jest! To jest! Jezus święty, jak ja już się bałem, bo patrzę, ale widzę wioskę, więc już byłem uratowany. Kurde, ale się obsrałem, stary, masz tą wołowinę, oddaję ci ją. Trzymaj twojego ziemniaka i pieczonego. A ja daję ci pieczonego. A ty mi dałeś surowego. Teleportacja sprawiła, że ziemniak się cofnął w czasie. No dobra, no okej, nieważne, w każdym razie... Udało się, jest dobry wybór. Udało się, dobrze wybraliśmy, ja nie mogę. Ale było naprawdę niebezpiecznie. Ale się obsrałem, ja nie? Ale szczerze się powiem, podobają mi się takie gierki. Kurde, przygoda, tak? Przygoda. No ale nie wiem, no jestem zestresowany strasznie tym, co się tutaj wydarzyło i tym, jak to się wydarzyło. No ale dobra, słuchaj, stary, udało nam się to. Ogarnęliśmy coś. Wiesz co, chodź, idziemy do ciebie do domu. Musimy tam to obgadać. Bo ja nie mogę tutaj. Chatki. Chodź tutaj do twojej chaty, pogadamy o tym, o tych rzeczach. Zapraszam. Przy dobrej kawie. Chodź. Dobra. Krótko mówiąc, podsumowujmy to. Znaleźliśmy wiadomość u mnie w domu, która przekazywałaby, że Emilia ze mną zerwała. A u niej znaleźliśmy tajne, że ktoś jej kazał to zrobić. Tak. Znaleźliśmy miejsce, w którym jest jakiś plan A i plan B, nie wiemy totalnie o co chodzi, ale szczerze ci przyznam, że wydaje mi się, że Emilia wcale nie chce ze mną zerwać, tylko że ktoś nas wrabia w to. Bo nie wiem czy wiesz, ale widzowie pisali pod ostatnim odcinkiem, że ona na odcinku nic nie wiedziała o tych wiadomościach i ona nic o tym nie wie.
Przez to prawdopodobnie mi się wydaje, że ktoś po prostu chce wrobić ją w to wszystko. Tak. Więc... Mi się też w ogóle wydaje, że ktoś was chce skłócić, żeby ją odbić. No. To jest powalone, bo ona przecież jest w ciąży, nie wolno. No właśnie, to jest niemoralne. Ale w ogóle nie słyszałem nic, ona nic mi nie mówi o tym, że jest w ciąży, stary. Nie wiem, co się stało, coś jest na rzeczy, stary. W ogóle wszystko jest dziwne teraz, nie wiem, o co chodzi totalnie. Wy możecie nam napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja w tym czasie kończę odcinek, zapraszam do Dejwika na kanał, tam również odcinek na ten temat, zobaczymy, co się tam wydarzyło. Trzymajcie się, widzimy się jutro o godzinie 19:19 na kolejnym odcinku. Na razie. Pa, pa. Hello.